Audycja wokół powiatu i nasz gość, tradycyjnie starosta Tomasz Naborski, dzień dobry. Witam pana doktora, witam państwa, dzień dobry. Po feriach, ferie się skończyły dzisiaj wszyscy do szkoły, tak więc czas wreszcie do roboty, panie starosto. Jak pan też po feriach, czy pracowicie? Panie no miałem wielką ochotę wyjechać na, na parę dni, pobiegać na nartach, ale niestety tutaj kolizje terminu spowodowały to, że to się nie udało. Ja mam to szczęście, że moje dzieci już z ferii nie, nie korzystają, studiują, więc tam jest troszeczkę to inaczej rozłożone, więc od tego terminu ferii naszych tutaj zachodniopomorskich nie jestem uzależniony, a być może jeszcze tam na dzień, dwa, może na trzy gdzieś tam na Polanę Jakuszyską, którą uwielbiam, uda się pojechać, żeby sobie troszeczkę na nartach pobiegać, byli znajomi warunki rewelacyjne, ale tak jak pan redaktor powiedział, ferie się skończyły, dla nich się zaczynają, w związku z czym cały czas się toczy życie w obrzegu kolejna grupa dzieci przyjechała na ferie zimowe nad nasze morze. Serdecznie witamy, życzymy dobrej pogody, a mówiąc szczerze, my się cały czas już bardzo, bardzo mocno przygotujemy do tej krytycznej daty dla wszystkich samorządowców, którą jest data 7 kwietnia tego roku, gdzie rozstrzygną się wybory samorządowe w Polsce. Będziemy wracali sobie do tej, do tej daty, bo tematów nam nie zabraknie, ale może zacznijmy od tej sprawy, która wczoraj rozgrzewała wszystkich, 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kobrze. tyle ważne, że mamy rekorda, takiego porządnego rekorda, czyli przekroczyliśmy 300 tysięcy złotych zebranych pieniążków. No do tego chyba jeszcze dojdą kwoty licytacji, tak, które tutaj się to toczą. Miałem okazję wczoraj z panią prezydent. Kwota chyba ponad 3000 zł za skok wspólny z panią prezydent z na spadochronie. Nie wiem, jak się toczy nasza licytacja. Myśmy z kolei jako powiat zaproponowali udział w rekonstrukcji tutaj boju około Obrzych 16, 16 marca. Oczywiście nie w samej rekonstrukcji, ale to jest kwestia dojazdu do rekonstrukcji. Miejsca Wipowskiego, i później powrotu jednym z wozów bojowych, tych autentycznych, które będą brały w tejże rekonstrukcji. Tak jak pan doktor wspomniał, kwota 300 tysięcy złotych, do tego jeszcze dojdą podejrzewam kwoty ze sztabów tutaj lokalnych, bo mówimy tutaj o sztabie samego. Kołobrzegu. My się natomiast musimy skupić na całym powiecie. Tam również takie sztaby funkcjonowały. Miałem okazję wczoraj być w dwóch miejscach. Sam kwestowałem tutaj przy ratuszu. No Nie wiem, czy to jest pokaźne kwota, czy niepokaźne. Udało mi się zebrać do tej puszki 1000 ponad 300 zł, ale też pojechaliśmy tutaj z gangiem maluchów To taka perełka tutaj kołobrzewskiej motoryzacji również odwiedzić orkiestrę i sztab w miejscowości Sarbia tutaj w gminie Kołobrzeg. Tam również troszeczkę później rozpoczyna, rozpoczęto, bo o godzinie 15, ale było widać wielkie zaangażowanie różne koła gospodyń wiejskich, strażacy, leśnicy, było tego naprawdę sporo osób. No i cieszy mnie ten finał właśnie w kwocie 300 tysięcy złotych. Sądzę, Panie Rektorze, że idziemy na kolejny rekord. Mówię o rekordzie krajowym. Nie wiem, jaka dzisiaj jest kwota, ale to będzie się gdzieś tam powiększało i chyba za tydzień dwa będzie to ostateczne podsumowanie. To, co mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy. To powrót zawodowych służb mundurowych do tej orkiestry. Mam tu na myśli zawodową straż pożarną, policję, straż graniczną. SAR był zawsze wcześniej, ochotnicy straży pożarnej byli zawsze wcześniej, ale dzisiaj te służby dodatkowe nas bardzo cieszą. To też, jakby atrakcyjniło ten moment. Również kwestowana, również zbierano, czyli jest tutaj sygnał takiego powrotu do normalności, bo ja nie do końca rozumiem, dlaczego w pewnym momencie tym służbom zwyczajnie zabroniono udziału w tej wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. Cieszę się z ich, szczególnie z ich powrotu. Panie Starosto, to wracamy do bie spraw bieżących. Pisaliśmy na naszym portalu, ponieważ no, mieliśmy dwutygodniową przerwę feryną, bo wszystko wraca do życia także w Kołbrzegu, więc wracamy także do tematów. Pisaliśmy o pana rezygnacji z Platformy Obywatelskiej, no i pojawiły się pytania naszych czytelników o to, czy to jest jednoznaczne z tym, że zostanie pan odwołany z funkcji starosty. Pamiętam to, że na funkcję starosty powołali mnie radni. Tutaj funkcjonujący w zarządzie, przepraszam, w grupie radnych w naszym powiecie. Przypomnę, radnych jest 19. Żadne tego, tego typu informacje do mnie dotarły. Traktuję to troszeczkę z przynurzeniem oka, z pewnym nawet żartem. Nie sądzę, aby cokolwiek się mogło wydarzyć w tym zakresie koalicja osoby, właściwie koalicja osób, dzisiaj trudno mówić przy o koalicji politycznej, koalicja osób, zewnątrz pracujących jest silna, stabilna i na pewno spokojnie tutaj dojdziemy do, do samego końca. Myślę, że obawy mogą posiadać inne osoby, a na samym końcu taką osobą może być ja. Żadnych tego typu informacji do mnie nie dotarła i nie zakładam, aby ktokolwiek miał odwagę z takim typu projektem wystąpić. Najbliższa sesja, pamiętaj to, że mamy 15 lutego. Zapraszamy. Zapewniam pana, że nic się nie wydarzy. Czyli stabilność do końca. Panie redaktorze, to jest kwestia pobudowania sobie takiego stabilnego zaplecza na zasadzie nie z działań politycznych, a działań personalnych. Tak, Proszę pamiętać to, co zawsze podkreślam. Ja wokół siebie staram się skupić ludzi, a nie szyldy polityczne. Szyldy polityczne są najmniej istotne. Najważniejsze w każdej organizacji, w każdym zespole, w każdej grupie są ludzie. I najlepsi ludzie, najważniejsi ludzie postanowili przystąpić do wspólnego projektu z moją osobą. Zmiany w Kołdrzegu jednak następują, Panie Starosto. Pod koniec ubiegłego tygodnia otrzymaliśmy informację o odwołaniu zarządu polskiej żeglugi bałtyckiej, czyli zmiany na górze powodujące Także zmiany na dole. Jakiś komentarz? Oczekiwał Pan zmian w zarządzie? No, tej nie, to, z... że sygnały, które do nas docierały, zwoływane konferencje, między innymi przez Panią Helenę ludzi zdrochałe sygnalizujące o dużych problemach dotyczących tejże spółki, no chyba zebrały swój owoc i nowa Rada Nadzorcza dokonała odwołania zarządu. Co chyba jak nawet na pańskim portalu przeczytałem, spotkało się to z reakcją bardzo pozytywną załogi. Koło brzegów pracuje sporo osób zatrudnionych, sporo osób zostało zwolnionych z tejże spółki. Miałem okazję z tymi osobami rozmawiać, być może będą mogły wrócić. Natomiast no, nie ukrywam, że bardzo kibicuję tutaj nowemu konkursowi. W mojej opinii mieliśmy dobrych prezesów Polskiej Rzeczowniki Bałtyckiej, którzy wcześniej pełnili swoje funkcje. I być może, jeżeli tylko będą chcieli przystąpić do tego konkursu, i być może taki konkurs wygrają. Za co osobiście bardzo mocno trzymam kciuki. To jest nasza perełka, tak rozpoznawalna tutaj. Jedyna tego typu firma o tym charakterze w Kobrzegu, mieście, mieście portowym, mająca przed sobą spore szanse, mająca przez sobą sporo atutów. Sądzę, że dobra, rozważna polityka, nie taka dotycząca budowania i wydania chyba kwoty około 10 mln zł na jakąś wstępkę w Szczecinie. Stoczni, która nigdy promów nie budowała, nie posiadała żadnej dokumentacji, ale z kukiem spędzono ludzi i taką wstępkę za chyba kwotę około 10 milionów złotych wystawiono. Nawet nie wiem, czy dzisiaj z tą wstępką dzieje, pewnie ma wartość tylko i wyłącznie złomu, który go, czyli masy, którą posiada. Trzymam kciuki z rozwoju tej spółki. Ta spółka powinna w Kołobrzegu funkcjonować i nikt nie powinien myśleć o jakiejkolwiek prywatyzacji czy też jakiejkolwiek formie przejęcia tej spółki, czy też przekazania tej spółki do innego obszaru działania. Mam tu na myśli na przykład Gdańsk czy Szczecin. Trzymam kciuki, wierzę głęboko że Komisja Konkursowa, która za chwilę tę pracę rozpocznie, wybierze najlepszego kandydata na funkcję prezesa Polski II Bałtyckiej z korzyścią dla nas wszystkich, no również mieszkańców powiatu kołobrzyskiego. Panie starosto, byłem na ulicy Jedności Narodowej, ale to było jeszcze przed Nowym Rokiem i tam widziałem, że prace tak chyba już były zakończone na tym odcinku od ulicy Żurawiej, od Ronda w kierunku kościoła Świętego Krzyża. Sienkiewicza. Tak, przy ulicy Sienkiewicza. A jak to ma się teraz, jeżeli chodzi o te inwestycje? No, będę, że ten miesiąc czasu myśmy, że tak powiem, nie mieli ferii, jeżeli chodzi o kwestie budowlane. Odcinek przez Pana wspomniany, odcinek pomiędzy tutaj przejazdem kolejowym a ulicą Sienkiewicza jest już oddany do eksploatacji. Tam jeszcze oczywiście brakuje drobnych elementów, małej architektury, oznakowania poziomego, które będzie wykonane na samym końcu, ale droga jest przejazna w nowej jakości się już tam jeździ. W chwili obecnej wyłączyliśmy odcinek od ulicy Sienkiewicza do ulicy Rolnej. No tam mamy zabezpieczoną możliwość wjazdu dla mieszkańców posesji zlokalizowanej przy tej ulicy, czy też do powiedzmy sklepu Netto, tam też jest chyba warsztat samochodowy, stacja oceny samochodów, to musimy zabezpieczyć. To jest drugi etap, a trzecim etapem będzie zamknięcie odcinka od ulicy Rolnej do ulicy Wylotowej z budową w tym miejscu ronda. Panie redaktorze, przypomnę, że prace prowadzimy Wspólnie z drugim inwestorem wodociągami. Tam jest wymieniany cały wodociąg, który generalnie z dwóch wodociągów jest robiony jedno. Dlatego są głębokie wykopy, dlatego te prace być może w opcji niektórych troszeczkę wolniej idą, ale zgodnie z harmonogramem, panie doktorze, i zakładamy, że uda nam się te wszystkie prace zakończyć jeszcze przed sezonem. Ten pierwszy etap wspomniany został zakończony w terminie. Droga jest oddana do użytkowania. Drugi jest to okres około dwóch miesięcy. Jeżeli nie będą żadnych przeszkód, to być może uda nam się ten odcinek zamknąć i przekazać do eksploatacji. W takim samym chyba tempie dobrym idą prace prowadzone równolegle na odcinku miejskim, czyli tutaj od ulicy Wylotowej do ulicy Arczewskiego. Ten odcinek ulicy to charakter miejski, ale tam już również kontrakt jest zawarty. A Panie rektorze już jako taką ciekawostkę powiem, że jeszcze chyba w tym tygodniu zaprosimy Państwa na podpisanie umowy dotyczącej wykonania ronda przy ulicy 6 Dywizji Piechoty z ulicą Świętego Wojciecha. Jasne. Panie starosto, kolejny temat. To biuro paszportowe zostało ogłoszone, że to biuro paszportowe będzie dłużej czynne przy ulicy Grodgeran, A dlaczego, z czego to wynika? Pamiętam, że przypomnę, że jak dobrze pamiętam, około 10 października w roku otworzyliśmy długo oczekiwane biuro. Po 20 latach, kiedy takie biuro nie funkcjonowało, zostało otworzone. Początkowo udało się z Urzędem Wojewódzkim uzgodnić o jedną osobę na pół etatu, no i już pierwszego dnia, panie dyrektorze, biuro przyjęło kilku, kilku naszych interesantów. Później dokonaliśmy statystyki. Taką statystykę zamknęliśmy z dniem 20 grudnia ubiegłego roku i ponad 1000 osób do tego biura już dotarło, z czego 600 osób dwukrotnie, bo przypomnę, że kwestia dotycząca odbioru paszportu to są przynajmniej dwie wizyty w biurze paszportowym. Jedna wizyta, kiedy składamy wniosek, tak? odbierane są nasze dane, dane biometryczne i tak Druga wizyta, kiedy musimy ten paszport osobiście odebrać, aczkolwiek tylko chcę Państwu przypomnieć, że nie ma żadnej regionalizacji. Wniosek możemy złożyć w innym miejscu, odebrać w obrzegu, albo w kołbrzegu odebrać złożyć wniosek, a odebrać paszport na przykład tam, gdzie będziemy akurat w tym momencie przebywali. Oczywiście trzeba wcześniej wskazać. I Panie Doktorze, ta statystyka spowodowała to, że apel, ale poapelowaliśmy, przepraszam, do Pana wojewody i to się spotkało z bardzo przychylnym przyjęciem. Tutaj spora praca pani Heleny Rudzi Zgrochała, również wizyta pani prezydent Andy Mieczkowskiej, i mamy decyzję taką, że od pierwszego lutego, Czyli od czwartku biuro będzie czynne już w pewnym wymiarze, czyli od godziny 7 do godziny 15 będzie można przyjść, takie dokumenty złożyć. Przypomnę, przynosząc z sobą zdjęcie, ale trzeba przynieść z sobą albo potwierdzony przelew bankowy dokonania wpłaty, lub zapłacić na miejscu kartą kredytową. Nie prowadzimy kasy, czyli gotówką takiej opłaty nie można uścić. Zapraszamy serdecznie, no i generalnie cieszymy się, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli pan by teraz wyliczył nawet te 600 osób dwukrotnie odwiedzających, biuro paszportowe, które musiałyby w tym momencie pojechać albo do Koszalina, albo do Gryfic. Nie wiem, godzinny dojazd, dwie godziny w biurze, godzinny powrót. No to raz skala tygodni, proszę zwrócić uwagę, ile czasu nasi tutaj mieszkańcy zaoszczędzili, móc na miejscu to biuro odwiedzić. Przypomnę również, że biuro jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Je znajduje się na parterze z bardzo fajnym podjazdem, a samochodem właściwie można podjechać pod same drzwi. Jasne. Panie Starosto i ostatni temat, myślę na pewno interesujący mieszkańców, to co dalej z aptekami, bo z końcem stycznia mieliście chyba się spotkać, jak coś takiego było planowane. Tak. Jak wygląda kwestia dyżurów tych, tych aptek? Panie Rektorze, na dzień dzisiejszy dyżury pełnione są każdego dnia w tygodniu, bez względu na to, czy to jest święto, czy to jest sobota, niedziela. Przynajmniej jedna apteka manżur od godziny 8 do godziny 22. W chwili obecnej uzgadniamy, bo proszę, zwracam uwagę, że nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał ustawę Zmiana Prawo Farmaceutyczne. Ona posiada wiele luk. Tak? Taką luką, którąśmy rozstrzygnęli wreszcie, to jest kwestia dotycząca opłaty tej do dwóch godzin w wysokości 150 zł za każdą godzinę. Czy to ma płacić NFZ, czy to ma płacić jakiś samorząd? To niekoniecznie wskazuje w tym momencie powiat. To też proszę pamiętać są owoce zmian, które zaszły w prawie panaceutycznym w lipcu biegłego roku. Tutaj troszeczkę byliśmy tym zaskoczeni, bo wskazano, że państwo nie będzie za takie dyżury płaciło. E, państwo nie chce tego robić. W tym okresie rzucono to na barki samorządowców. Natomiast to się kwestia rozstrzygnie w ciągu najbliższych kilku dni, bo mamy uzgodnienia z tutaj NFZ-em szczecińskim, że być może za jedną albo dwie godziny dodatkowo będą osoby, będzie ten fundusz płacił, czyli utrzymalibyśmy byśmy funkcjonowanie planowanie aptek do godziny 24 i w tym momencie w mojej opinii mogłoby to spowodować to, że na ten moment byłaby to sytuacja wystarczająca. Jeżeli ktoś będzie czuł zagrożenie zdrowia lub życia, no to w tym momencie oczywiście mamy do dyspozycji Kołobrzewski Szpital, aczkolwiek ostateczna decyzja co do tej formy zapadnie w ciągu najbliższych dni. Myślę, że koło pierwszego, drugiego lutego już ostatecznie Państwu zakomunikuję, w jakim systemie apteki w powiecie kołobrzewskim Pracowały. I to wszystko, co przygotowaliśmy, proszę Państwa, na dzisiaj. W audycji wokół powiatu gościem tradycyjnie był starosta Tomasz Tamborski. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję, do zobaczenia i do słyszenia. Ferie minęły, innym się zaczynają, cały czas się coś dzieje.